Może tak, New Connect nie jest rynkiem dla startupów. To jest rynek dla małych firm, które nie są w stanie spełnić wymagań rynku regulowanego. Oczywiście na New Connect pojawiły się również startupy, zwłaszcza na fali hura optymizmu, który miał miejsce na początku istnienia tego rynku, następnie w 2009 roku chyba było takie apogeum, biliśmy rekordy debiutów. No i rzeczywiście doświadczenia z tymi takimi typowymi startupami potwierdziły tak naprawdę to, co wiemy już dawno na temat rynku regulowanego, że również alternatywny system obrotów, a więc formuła, w której prowadzony jest rynek New Connect, jest to rynek jednak zorganizowany. I tak jak tutaj panowie mówili, tu wypada się tylko zgodzić. To wymaga dużego ustrukturyzowania, takiego korporacyjnego przede wszystkim, no i potem tej transparentności, tej wysokiej transparentności, z którą niestety niektóre spółki nie są w stanie się pogodzić. Dlatego z czasem zreformowaliśmy wymagania na wejście na New Connect i w tej chwili tak naprawdę te typowe startupy na New Connect wejść nie mogą.